No i teraz nadszedł taki piękny czas, jak zawsze, gdzie możecie zadawać pytania. Widzę, że widzieliśmy, że tam parę się już pojawiało. Zasada jest taka, że na trudne pytanie będzie odpowiadać Maciek, a na te takie proste i bardziej rozrywkowe ja. Ja zawsze pomijam te trudne pytania. Tak? A, bo ty możesz wybrać jako prowadzący, dokładnie. Nie pomijam żadnych pytań, jeżeli są trudne, to tym bardziej lubimy być challenge'owani. Prawda, Łukasz? Tak, więc jeśli ktoś chciałby zadać pytanie na żywo, to zapraszamy. szkołasecurity.io. Widzę, że jest ktoś, tylko... Tak, tylko że jeśli ktoś się łączy, to musi tam podłączyć swoją kamerę i mikrofon, albo przynajmniej mikrofon, żeby móc się połączyć, więc no niestety ktoś się tutaj połączył, ale bez dołączenia tych urządzeń. Więc niestety nie ma. Ale się zachęcam. Nie wiem. Albo po prostu siedzi bez spodni. Albo stoi bez spodni. Możliwe. Teraz pracę zdalną mamy wszyscy, więc to jest ten moment, kiedy się spodnie ubiera, jak się ma pierwsze połączenie już z kamerą, a nie tylko przez mikrofon. A jest tylko rano. Okej, słuchajcie. No, znów próba jest połączenia, ale na razie nic nie wychodzi. Jeśli tutaj się pojawisz, to wtedy cię miko dołączymy. Okej, ja przeglądam sobie tutaj nasz czat. Dobra, tutaj było pytanie o pogodę, fajnie, super. Czy każdy nagłówek, to jest ciekawe pytanie, czy każdy nagłówek musi być w nowej linii? No tak, no to znaczy tym się charakteryzuje oddzielanie tych nagłówków raczej, więc nie wiem, czy może istnieje jakiś sposób na to, żeby jednak oddzielać nagłówki inaczej niż nową linią. Ale tak w podstawowej wersji to tak działa. Znaczy może jest jakiś znak inny specjalny, który by to robił? Który by mógł, tak. My możemy zawsze sobie spróbować w burpie nawet wysłać takiego requesta i zobaczyć, czy to przejdzie. Nie? Znaczy serwer będzie pewnie w taki sposób działał, że interpretuje właśnie każdą linię jako odrębną i w ramach tej linii sprawdza pewnie, czy znajduje się ta lewa część dwukropek i prawa część. I domyślam się, że wszystkie rzeczy, które będą mieć więcej tego, no, mogą nie przejść. Czyli tu na przykład widzicie, to pewnie akurat może zły przykład wybrałem, bo dokleiłem do user agenta, no to czemu nie może być przeglądarki, która ma w nazwie accept? Pytanie, jak teraz serwer to zinterpretował, a tego nie zobaczysz u siebie po swojej stronie w burpie za bardzo, żeby takie coś sprawdzić, to... Ciężko stwierdzić, jakie nagłówki ten serwer będzie interpretował. Musielibyśmy sobie tam puścić jakiegoś debugera po drugiej stronie i patrzeć, co on łapie. Co jest ciekawe, w tym Gunicornie na przykład, jak próbowałem wysyłać dwa razy ten sam nagłówek, to on po drugiej stronie nie interpretował tego, tak jakby dostał ten ostatni albo tylko ten pierwszy, tylko budował sobie nowy nagłówek, który był pierwszą wartością, przecinek drugą wartością, więc w ogóle tam dość cwanie działają te serwery, jeżeli chodzi o próba oszukania ich. Nie dają się. Okej. Padło pytanie oczywiście, czy będzie nagranie z tego webinaru, tak? Będzie dostępne. Też jeżeli się zapisaliście na samo przez formularz, no to na pewno dostaniecie informację na maila. Taka jest zasada, że zawsze po tym webinarze dla ludzi, którzy się zapisali, to wysyłam takie informacje, również z tymi wszystkimi linkami, z jakimiś ciekawymi informacjami, o których dzisiaj rozmawialiśmy, to wszystko ląduje potem u was na mailu. Okej. Okay. Tak, tutaj jeszcze była kwestia load balancera i proxy, tak, to już sobie wyjaśniliśmy. Tam nawet jakiś kolega tego innego kolegę wyjaśnił w następnym komentarzu, tak dość twardo. Tak, widziałem, ja akurat zauważyłem na tutaj się nie wklejają linki, więc problem jest z wysyłaniem tego, ale widziałem, że właśnie Karol chyba wysłał linka do artykułu z Sportswiggera, z producenta Burpa. Tak, i ten też link wam dołączę do samych notatek, bo tam jest też fajnie to opisane, co i jak to działa i co robi jedno i drugie. Okej. Okay.
pod DOS-em i w Norton Commanderze, Dawid. Chodzi o Hex Editora najpewniej. To i Bartek myślał, że pokaz będzie na jakiejś stronie, która nie należy do nas. No ale to jakbyśmy potem podzielili to bounty, nie? Jakbyśmy to zrobili na Facebooku, to potem te... Myślałem, że powiesz, jakbyśmy się wyrokiem podzielili wtedy. Oczywiście robimy się tylko na tych stronach, na których możemy. Tak. To jest w ogóle, ta prezentacja jest czysto edukacyjna i oczywiście nie należy takiej wiedzy wykorzystywać. Mimo sugestii Maćka o Facebooku, nie należy wykorzystywać tego do próby atakowania rzeczy, co do których nie mamy najlepiej pisemnej zgody ich właścicieli. Tak, no chyba, że działamy w jakimś programie Bug Bounty, no to wtedy jeszcze okej, ale to pod odpowiednimi warunkami, które są w tych regulaminach, więc tak samemu nie róbcie takich rzeczy w domu. Okej. Łukasz, tutaj pytanie do ciebie. Java. Nie. Ciężko mi stwierdzić, bo my w ogóle od Java to się tak trzymamy dość daleko, natomiast wydaje mi się, że trzeba by było po prostu śledzić podatności związane z różnego rodzaju serwerami. Nie wiem, no chyba Tomcat jest najpopularniejszym serwerem javowym, tak? Wydaje mi się, że nie powinien być podatny na takie rzeczy, ale no różne historie się zdarzają i czasami jakiś dziwny znaczek może właśnie wpłynąć na różną interpretację pewnych nagłówków przez serwer, tak samo w Javie, jak w każdym innym, czy serwer związany z każdym innym językiem programowania, więc przede wszystkim zawsze dobrą praktyką jest to, żeby trzymać swoją infrastrukturę up to date i wtedy nie musimy się koniecznie mocno bać jakichś podatności, bo raczej są one szybko usuwane i raczej nie będziemy podatni na takie rzeczy. Tak, samo to haproxy to już zostało załatane, więc... Tak, bo błąd tam jest bodajże z sierpnia, nie wiem, wydaje mi się, że w drugiej połowie ubiegłego roku na pewno to było już załatane. Super. Oczywiście tutaj Karol pyta, czy tak strzelamy sobie między 400 a 500, no to czy można to wrzucić w automata, w intrudera? Tak, można, tam można sobie podać ten parametr i potem lecieć iteracyjnie, więc co jeden. Dokładnie. Fan automatyzacji, to jest świetne, ja też tak mam. Jak mam przepisać 5 rzeczy z jednego dokumentu do drugiego, to najpierw to zautomatyzować, chociaż tak naprawdę automatyzacja tego może zająć dużo więcej niż. Tak, nagranie będzie, to już opowiedzieliśmy. No, czekajcie, bo mi się coś przesunęło. Pytanie, czy czytaliśmy książkę Bezpieczeństwo aplikacji webowych? Tak, ja czytałem. Ja nie czytałem, ale jestem przekonany, że jest pełna dobrej wiedzy, w sensie jak się słucha ludzi z Sekuraka, to jeszcze nigdy nie słyszałem od nich jakiejś głupoty czy czegoś, co by faktycznie merytorycznie nie było mocne, więc wydaje mi się, że to będzie bardzo dobra Biblia dotycząca różnego rodzaju podatności. Okej, dobra. Komentarze następne. Czy użytkownik, który wysłał zapytanie, a zostało przechwycone, dostaje coś zwrotnie? U niego nie powinien dostać zwrotki wtedy, więc właściwie to wydaje mi się, że będzie on miał faktycznie albo timeout, albo jakiś bad request. Raczej nie bad request, raczej to powinien być timeout wtedy. Bo serwer tak naprawdę odpowiada, serwer aplikacji odpowiada na konkretne zapytania, które dostaje, na konkretne żądania, więc w związku z tym, że on nie dostanie tego żądania oddzielnie, czy nie zinterpretuje tego jako oddzielne żądanie, to też nie odpowie na nie, więc nigdy nie pojawi się odpowiedź, więc najprawdopodobniej to będzie po prostu wiszące połączenie i timeout. Kuba jeszcze pisał, najkrótszy request HTTP 1.1.1 to? Pusty w sensie? Pusty? Kuba, daj znać, bo widać, jak się zastanawiałem. Nie wiem, no wydaje mi się, że my mieliśmy też taką rozkminę z Maćkiem przed, czy trzeba na przykład hostname podawać, tak? Maciek twierdził, że trzeba, bo był przekonany, że nie. Czekaj. To teraz a propos książek, to zrobimy konkurs i powiedzcie nam, czy trzeba podawać host w headerach, żeby wysłać request HTTP. To jest trudne pytanie?
Chyba trzeba, nie? Bo w jaki sposób będzie wiadomo, do jakiego serwera to ma trafić. No ty. Kuba, tu będziesz przeczytać kolejny komentarz. Aha, okej, dobra, to już czytamy. To jest szarada jakaś, nie rozumiem tego. Jedynie nic nie chciałem dać dwóch opakować, ale jak? Kuba, łącz się tutaj, wiesz, zapraszamy, wbijaj i pokażesz nam to wszystko. Okej, to było zapytanie o tego, co dostanie użytkownik z tego drugiego requestu. Przechwyciliśmy go, więc najpewniej tak jak mówiłeś, Łukasz, ten timeout, prawda? Tak. Ktoś odpowiedział tak na czacie. Czy to jest prawidłowa odpowiedź? Jak ty zadać to pytanie teraz? Bo ja nie wiem, czy zadać, czy można, czy nie można. O Jezu. Przepraszam, jak było zadane pytanie? Czy trzeba, tak zadałeś, czy trzeba podać hosta? I ktoś napisał tak, trzeba. Napisał to Kamil Krawczyk. I niestety nie wygrywa. Nie wygrywa książki, tak? Nie trzeba. Bo tak naprawdę wybór tego do jakiego... Ale jest już prawidłowa odpowiedź. Poniżej masz Bartka, który wygrywa książkę. Gdzie masz? Jest Bartek? A to widzisz, no, to się tu nie wyświetla. Trzy komentarze to... dalej. Patrzysz na tym. Patrzę w twoim panelu tym samym, więc może cię świeżo. Natomiast Bartek trzy komentarze niżej napisał nie, co jest w tym momencie prawidłową odpowiedzią. To jest w ogóle interesujące, żeby dać pytanie tak lub nie. Natomiast natomiast to jest prawidłowa odpowiedź. Tak, okej, okay, musimy teraz, tak, więc okej, okay, Bartek, odezwij się, napisz do mnie maciej.kofel@szkolasecurity.pl i tam się dogadamy co do książki, co do wysyłki, więc gratuluję. Tak jak ty widzisz, mamy jakoś zdesynchronizowane. Tak, może. A mamy tutaj, słuchajcie, połączył się do nas Jakub. Dzień dobry, Jakub. Cześć, chciałbym wyjaśnić mój komentarz. Tak, zrób to, bo jesteśmy tutaj. Tam. Tak, moja klawiatura nie pisze. Nie da się dwóch requestów w jednej linijce napisać, bo od HTTP 1.0 na końcu requestu musicie mieć powrót karetki i nową linię dwa razy. Czyli jest jakby request, potem jest pusta linia. I to jest dopiero pełny request, jeden pełny request. Nie? Więc w jednej linijce da się to zapisać, no ale po przeformatowaniu zawsze będą dwa requesty, cztery linijki. Trzy requesty to będzie 3 razy 2, czyli 6 linijek. Trochę to skomplikowałeś, ale okej. Okay. No, w książce Sakuraka to zapisane. To czy jest na samym początku, drugi czy trzeci rozdział. Super, dzięki Kuba. Dzięki. Natomiast daj mi wyjaśnić jeszcze z tym tematem tego hosta, czy trzeba go podać. No nie trzeba go podać, bo tak naprawdę to w innym miejscu się decyduje, gdzie jest wysyłany request, bo wysyłamy go na jakiś tam adres IP tak naprawdę przez TCP i to coś, co go wysyła, decyduje, gdzie on leci, a nie koniecznie zapis w nagłówkach żądania. Tak, z tego co rozmawialiśmy, to jest i też co mówiłeś dzisiaj nawet, no to jest potrzebne potem przy samym już tam proxy i innych. No tak, żeby wybrać na przykład dokąd ma trafić taki request, a czasem właśnie tym się posiłkują serwery, ale jakby wystawić serwer tak po prostu bez żadnego proxy, to on najprawdopodobniej odbierze po prostu dowolny request bez hosta. Okej, okay, dobra. Ktoś pyta jeszcze, czy masz jeszcze jedną książkę do rozdania? Zaraz do tego dojdziemy. Czekajcie, bo coś. Okej, okay, tu było. Jak się zabezpieczyć przed tą podatnością? No to no na pewno to, co powiedział Łukasz, podnosić wersję oprogramowania, jeśli jest taka możliwość, sprawdzać, czy jest w ogóle takie coś możliwe. To jest pierwsza rzecz. Bo takiego researchu tam dokładnego nie zrobisz. To czasami jest faktycznie badanie pewne do wykonania w związku z tym, co może taki serwer zmylić, a co nie, i są na pewno osoby, które się specjalizują w wyszukiwaniu takich rzeczy, więc jako właściciel oprogramowania czy jego jakiś tam administrator pewnie nie będę się bawić w to, żeby wyszukiwać w nim zero-dayów tak naprawdę. To robią inni ludzie, natomiast tak, częsty update i pewność tego, że ma się aktualne oprogramowanie na serwerze sprawia, że najprawdopodobniej unikniemy takiej sytuacji.
bo raczej ktoś to już zgłosi, jak ktoś to naprawi do czasu, kiedy ta podatność zostanie tak naprawdę upubliczniona. Tak. Kolejne pytanie. Od czego w ogóle zacząć naukę, żeby zacząć ogarniać takie rzeczy, jakie tutaj prezentujecie? Łukasz, masz jakieś szały, które tam? Zakupić. To na pewno, nie? Bo to jest taki, ty to zawsze tak reklamujesz, to jest w sumie racja, że to jest szybki sposób na to, żeby dużo się dowiedzieć, bo to jest zebrane i skoncentrowane, już przez kogoś przejrzane. A mi to szło równolegle po prostu, jakby jeżeli chodzi o to, gdzie, nie wiem, zajmowałem się tworzeniem tego oprogramowania, to też, nie wiem, trochę natura moja taka, żeby jednak coś spróbować zepsuć i no, nie wiem, szukałem jakichś tam sposobów na to, żeby to, co jest przeze mnie pisane, mogło w jakiś sposób być wykorzystane niecnie, szczególnie się inspirując wtedy w sumie małą ilością informacji, które były w sieci w tamtych czasach, jak mi się wydaje. Jak się nazywa Jakub z Niebezpiecznika na nazwisko? Mrugalski? Anną? Dokładnie. To on miał tą stronę taką swoją UW Team, jak ja byłem jeszcze w podstawówce tak naprawdę, czy może w gimnazjum, to tam on miał takie pierwsze hackmi, które robiłem, to było super, no w sensie faktycznie jakby jak już się potem złapało tego bakcyla, to człowiek sam potem szuka różnych źródeł i materiałów i próbuje, więc natomiast tak zacząć to można teraz zorganizowanie na różne sposoby, właśnie korzystając z różnego rodzaju kursów, to jest fajne teraz, jak ja zaczynałem, to takich rzeczy chyba nie było. Możesz zacząć od kursów, są kursy płatne, bezpłatne, swoje oczywiście też polecam, aczkolwiek są też fajne rzeczy darmowe na YouTubie, są też na Udemy też jakieś kursy, które są trochę tańsze. Google jest bardzo dobrym narzędziem do szukania. Niektórzy właśnie biorą sobie zagadnienia z takich kursów i gdzieś tam sobie googlują. Najważniejsze to właściwie praktyka, czyli wiesz, zacznij od jakiejś prostej rzeczy, weź sobie, nie wiem, wyszukaj, jak działa, jak zrobić cross-site scripting na stronie, weź sobie prostą aplikację typu JuiceShop, która jest dostępna na stronie OWASP-u, przejdź ją, też są tutoriale do tego i zobaczysz, czy to ci się w ogóle podoba. Jest też, możesz wejść na szkołasecurity.pl przez pierwsza i tam jest taki mini kurs, żeby zobaczyć sobie, czy to w ogóle, wiesz, ci się podoba. Możesz sobie zobaczyć, czy to jest dla ciebie. Ja też nakręcam ludzi, którzy są u nas w firmie zainteresowani tym, żeby w tych CTF-ach brać udział razem z nami. Są takie CTF-y, które są na bardzo takim entry poziomie i faktycznie na przykład z myślą o, nie wiem, młodzieży licealnej. Tak. I tam dalej są wyzwania, które są dość interesujące i często trudne i trzeba właśnie, żeby spróbować coś rozwiązać, często znaleźć informacje, jak to zrobić, a potem to zeksploitować, więc dla mnie to jest na przykład taka fajna praktyka związana z poznawaniem tego w taki praktyczny bardzo sposób, próbując coś właśnie zepsuć. Tylko też chyba, może się zgodzić z Łukaszem, że trzeba trafić na takie fajne CTF-y, które są, no mogą być też życiowe, nie? Bardziej życiowe. No to jest prawdą. No są różne kategorie zadań w tych CTF-ach i jak popatrzymy na te takie, co się nazywają web, to najczęściej one będą życiowe. Jak popatrzymy na niektóre inne kategorie, to tam może być różnie. Ale jeżeli mówimy o bezpieczeństwie akurat webowych aplikacji, no to często ci autorzy próbują po prostu albo w bardziej taki prosty sposób, albo bardziej zawiły przedstawić takie podatności, które się znajduje faktycznie na serwerach czy na stronach. Więc to jest bardzo spoko, tylko po prostu te łatwiejsze CTF-y pewnie będą takie bardziej łopatologiczne te problemy pokazywać. Na przykład taki XSS, który jest takim bardzo typowym XSS-em, wystarczy, żeby pokonać to zadanie, a w innym trzeba będzie wymyślić coś bardziej skomplikowanego. Teraz poległem na przykład na zadaniu ostatnio, gdzie był XSS, którego trzeba było zrobić w 20 znakach i nie za bardzo mi się to udało zrobić. Muszę wrócić jeszcze do write-upa i przeczytać, jaki tam był pomysł na to, więc no, potem mogłem się na różne sposoby utrudniać te zadania. A to jest dość ciekawe zagadnienie właśnie, ile potrzebujesz mieć znaków, żeby zrobić XSS-a. No. No to też zależy od kontekstu, bo są czasem takie strony, które ci gdzieś tam po prostu ich zawartość pomaga ci stworzyć twojego XSS-a, który będzie na przykład krótszy, bo w jakiś sposób wykorzystasz jakieś inne rzeczy, które się tam znajdują na serwerze. No ale są też dużo bardzo fajnych zadań, gdzie tak naprawdę te trudniejsze CTF-y to są zadania, które
znajdujesz podatność i tak naprawdę przy pomocy tej podatności dopiero szukasz następnej podatności, ta eskalacja jakaś tych podatności dopiero doprowadza cię do rozwiązania. To są zadania, które czasami przez dwa dni siedzę przy tym komputerze, żona się już na mnie wkurza, dzieci już mówią, tato, chodź na ten spacer, a ja nie mogę, bo porobię zadania na CTF-a. No, tak bywa. To jest taka natura. I to jest też taka dobra podpowiedź dla Tomasza, że tu też taki mindset do szukania tej dziury w całym jest też potrzebny. Wiesz? Jak masz jakąś funkcjonalność, to zastanawiasz się, co tam może później tak. I trzeba o tym myśleć. Chociaż powiem szczerze, są osoby, które to mają jeszcze bardziej rozwinięte. Mamy u nas takiego Michała na przykład w firmie, to on po prostu cokolwiek nie dotknie, to on najpierw zaczyna od patrzenia, czy tam jest coś niebezpiecznego. Gdzieś tam nam znalazł na przykład na naszym głupim serwerze gitowym jakieś problemy z bezpieczeństwem, o których nawet nie wiedziałem. On po prostu tak, nikt inny tego by nie zrobił. Każdy by zaczął po prostu korzystać z tego serwera i tyle. A on musiał wetknąć ten kij w mrowisko i no, to jest bardzo takie interesujące podejście. Zawsze jestem pod wrażeniem osób, które tak bardzo mocno zawsze próbują i szukają. To jest fajne. Mindset jest bardzo ważny. To jest też super, że widzisz, no, ty mówisz, że tam ktoś u ciebie znajduje takie rzeczy, bo po prostu też może i wie, że spotka się z takim aprobatą jednak, jeśli coś znajdzie. No flaszkę mu kupiłem za to, że to znalazł. No to i jeszcze z nagrodą, to w ogóle. Ale no, potrafię też sobie wyobrazić sytuację, gdzie ktoś znajdzie i nie jest typowo z działu bezpieczeństwa i ktoś potem może mu powiedzieć, ej, ale to nie jest twoje zadanie i lepiej tego nie rób. Interesujące. Nie jest. No, wydaje mi się, że to będzie zależy od kultury, która panuje w organizacji. Jak bez względu na to, kto mi zgłosi problem z bezpieczeństwem, to będzie dla mnie raczej wartościowa informacja, niż będę zły na to, że ktoś próbował coś znaleźć. Po prostu wiesz, lepiej, żeby to znalazła osoba z wewnątrz, niż ktoś z zewnątrz na przykład, kto będzie mieć niecne intencje. Więc to jest zawsze akurat pozytywna sytuacja. Znalezienie błędu to jest zawsze dobra rzecz. I tak powinno być, tak powinno być. Tutaj padło też pytanie, które chyba jest do ciebie. Jak wygląda twoja kariera programistyczna? Okej. To jest ciekawe. W sensie, jak wygląda moja kariera programistyczna? Jak zaczęliśmy studia, w sumie już tam po pierwszym roku, to się zakręciłem przy kole naukowym, które się nazywało, dalej się nazywa, grupa .NET. I faktycznie no, na Politechnice jest, na AI tutaj u nas. Grupa .NET, jak chodziłem na jakieś spotkanie tej grupy na pierwszym roku, to za bardzo tam nic nie czaiłem, co tam się ciekawego dzieje, ale spróbowałem, mówię, znaleźć pracę jakąś. Więc się udało w wakacje po pierwszym roku znaleźć pierwszą robotę i no, jak już na drugim roku chodziłem na tą grupę .NET, to już wszystko mnie nudziło z kolei, bo tak naprawdę praca zawodowa najszybciej chyba rozwija umiejętności i tak jakby pomaga się uczyć. No a tak to się zaczęło. Działaliśmy w kilku firmach najpierw zdalnie, a potem trafiłem do Goriona. No i najpierw jako programista, a potem firma przeszła bardzo różne transformacje i zmiany i w sumie w pewnym momencie było nas tak naprawdę 3 osoby, no a teraz, no teraz już coraz mniej przy kodzie siedzę. Znaczy jestem dalej techniczny mocno i dalej się staram to tam wszystko łapać, szczególnie, że u nas w firmie się teraz bardzo lubię zajmować rzeczami związanymi z infrastrukturą czy właśnie z bezpieczeństwem. No ale tak, teraz to już trochę mniej faktycznie ta programistyczna kariera mi się rozwija. Teraz bardziej biznesowo. Okej. A grupa .NET nie jest czasem jakąś ogólnopolską grupą? Inaczej. Microsoft przynajmniej w tamtym czasie wspierał różne inicjatywy i tam były profesjonalne grupy .NET dla osób, które były na przykład właśnie już tam programistami z jakimś doświadczeniem i były te akademickie grupy. I one po prostu powstają na wszelkiego rodzaju uczelniach, tak? Tak samo jak jest też śląska profesjonalna grupa .NET bodajże, która działa z kolei gdzieś tam w okolicach Katowic i z kolei profesjonalistów z Rzesza. Z tego co wiem, to Microsoft na pewnym momencie trochę mniej zaczął ładować kasy w te grupy, więc potem to może trochę gorzej działało. Natomiast no, to były fajne rzeczy, bo pamiętam, że grupa .NET to jak organizowała tą swoją taką konferencję IT Academic Day tu na uczelni, to pełną aulę zawsze zbierała ludzi, a nawet czasem kilka pełnych
Aul, jeżeli tam mieli, bo też były takie momenty, gdzie równolegle były różne tam wykłady prowadzone, więc no, to była całkiem prężna instytucja, całkiem fajna. Też dużo udawało mi się tam udzielać od strony właśnie takiej, gdzie mogłem coś zaprezentować innym. To było fajne, zawsze to lubimy. O, widzisz, to jest też dobra podpowiedź dla ludzi, którzy gdzieś tam szukają wiedzy i chcą się rozwijać w temacie. Tego typu spotkania, jeśli są możliwe, nie ma jakiejś pandemii czy coś, no to są na pewno fajnym miejscem do zdobywania wiedzy. Są meetupy o security, na pewno możesz poszukać takich w swoim mieście. No teraz jest właściwie wszystko online, no to dostęp... No to jest w ogóle wypas, nie? Bo ta pandemia to tak naprawdę udostępniła wszystko już teraz online, co było, trzeba było czasami być lokalizacyjnie gdzieś w jakimś miejscu, teraz już nie trzeba. Siedzimy sobie tutaj w Gliwicach, sobie siedzę, słuchają mnie, jak się okazuje, osoby z nadmorza i to jest bardzo fajne. W sensie teraz, jeżeli o to chodzi, to nie wiem, tak naprawdę można mieć bardziej przesyt tymi webinarami już chyba i wiedzą. Nie trzeba tego jakoś specjalnie mocno szukać, tak mi się wydaje. To jest bardzo dostępne teraz. Tak, zrobiła się taka rewolucja. Czy mam jeszcze jedną książkę? Mam. Mam jeszcze jedną książkę, ale może czy ja nie mogę zadać pytanie? Zadać pytanie, zadaj pytanie Łukasz i ten. Dobrze. I... Więc jakie zwierzę znajdowało się na kubku, z którego sobie popijałem wodę w trakcie prezentacji? Kto był bystry i kto zauważył? O, no tutaj. No to nie może być łatwe pytanie. Ty zadaj za łatwe po prostu i wiesz. To już praktycznie podchodziło pod hazard. Pandemia jest super. Pandemia nie jest super, tak naprawdę to brakuje nam pewnie wielu rzeczy związanych z tym, co było przed pandemią, ale z CTF-y. Bo widzę pytanie, czy mam jakieś strony do polecenia z CTF-ami. Jest jedna strona, która jest interesująca, nazywa się CTF Time i na niej się znajduje kalendarz z CTF-ami. I tam sobie przeglądacie. Nie, to nie jest wąż, lama, ani kot, od razu mówię, i też nie był to leniwiec. Tak. Ja tylko podpowiem, że to jest zwierzę, które było ostatnio zaobserwowane w Wietnamie. Więc wracając do tematu, CTF Time, tam jest lista wszystkich CTF-ów, tam jest kalendarz z CTF-ami. Te CTF-y często mają w opisach też informacje, czy są kierowane do mniej doświadczonych zawodników, czy do bardziej. Tam też jest taki ranking trochę tych CTF-ów, gdzie one są punktowane, te wyżej punktowane pewnie będą trudniejsze. I jest też ranking graczy graczy i zawodników i zespołów, przepraszam, które tam występują, więc to jest całkiem fajne, bo można rywalizować z innymi zespołami. To jest spoko. No, tutaj niektóre osoby, jak na przykład Kamil Krawczyk, bo jest bardzo bliski jest, nie? Ale no niestety, no to nie jest to. Nie jest tak proste. Możemy coś jeszcze podpowiedzieć, na przykład, że jest to najmniejszy przeżuwacz świata. O, mamy dogę, lele, okay. Wygrał książkę. Dobra, to jest w ogóle już nazwa taka. Mam oryginalny kubek z myszo jeleniem z oficjalnego sklepu myszo jelenia. Dwa tutaj w biurze takie, więc no, wypas. Okej, okay, to dogę, lele. Odezwij się na maciej.kofel@security.pl. Tamtą książkę dogramy. No i potem się posypało. A, no teraz to wszyscy wiedzą, że to jest myszo jeleń, oczywiście. Dobrze. Okej, okay, słuchajcie, czy są jeszcze jakieś pytania? Piszcie na czacie, jesteśmy tutaj dla was, możecie zadawać pytania, bardzo chętnie odpowiadamy. Jak najbardziej, też można mnie łapać na różne sposoby, na przykład na LinkedInie, bo tam chyba najczęściej odpowiadam na rzeczy. Jakby były jakieś pytania związane z prezentacją, tą podatnością, innymi rzeczami, tym co robimy na przykład tu w firmie, to też bardzo chętnie na wszystkie odpowiem. No i bardzo ci, Maciek, dziękuję w takim razie, bo to był zaszczyt, żeby sobie tu wystąpić i tak jak mówię, no spełnienie jakiegoś tam marzenia, zostać współprowadzącym ten wspaniały webinar, to jest coś. Jesteś dajesz teraz, certyfikat tak. Jakiś? Dajesz potem jakiś certyfikat? W CV sobie wpiszę, to będzie doskonałe. Za trzy dychy certyfikat. Dobrze, może być za trzy dychy, dam stówę nawet.
Spoko, nie daję certyfikatów. Zapraszam Was na kolejne webinary. Najbliższy będzie 15 czerwca, teraz musiałem zerknąć w kalendarz. I tam będziemy. O, jeszcze padło pytanie, przepraszam. Tam jest dobre pytanie. Czy będzie jakiś atak live na prywatne komputery, serwery widza, jeśli się zgodzi? Nie planuję takiego za bardzo, ale jest. Mam jednego gościa w przyszłości, który wystąpi na tym webinarze i będzie pokazywał, jak atakować pewien protokół, który na pewno macie gdzieś w swoich telefonach i urządzeniach, które przesyłają audio, więc no zobaczymy. To są takie plany na przyszłość. Myślę, że może gdzieś w lipcu się takie coś wydarzy. Tak, tylko taką zajawkę daję. Jeśli chodzi o nagranie, to Rider Damian jeszcze raz będzie dostępny, wyślę w mailu na pewno, a potem też będzie na kanale. Okej. Okay. Jeszcze padło jakieś pytanie? Coś mówiłeś, Łukasz? Bo nie wiem, czy... Nie. Znaczy ktoś tylko pisze, że było za mało książek. No, mogę się zgodzić. Nie, no, dwie książki, proszę Państwa. A masz jeszcze jakieś fajne pytanie? Nie mam już fajnych pytań, więc myślę, że tyle rozdawnictwa wystarczy. Trzeba wpaść na następny webinar, na pewno będą kolejne książki. Byłem na pierwszym webinarze z tego cyklu, to wylosowano osobę, która była nade mną na liście. O jedną pozycję tylko się Maciek w swoim randomie pomylił i sam bym był właścicielem tej książki z Sekuraka, a tak? No ale to już teraz wiem, że nie można robić losowania. Okej, bo to nie wychodzi. Nie popijałem? To nie jest prawdą, że nie popijałem z tego kubka. Oczywiście, że z niego piłem na początku. Było taki moment. Znajdę go, wyślemy go też w tym gdzieś, w jakichś materiałach, bo ja muszę to udowodnić, to nie jest tak. Będzie taki screen. Nie? O, to weź mi zrób takiego screena i wyślemy go jutro w mailu z zapisem. To będzie. Dobrze. Okej, okay, padło jeszcze pytanie, czy robić jakieś szkolenia dla firm z security awareness. Odezwij się do mnie, coś pomyślimy, mam akurat może nie ja, ale mam bardzo dobrych ludzi, którzy robią bardzo fajne rzeczy, więc zapraszam do kontaktu. Okej, okay, więc dzięki wielkie, 15 czerwca też dostaniecie informacje o tym, będzie webinar, będą bardziej treści podstawowe, więc jeżeli ktoś jakby rozpoczyna swoją drogę z security i chce się w tym kierunku iść, no to na pewno tam znajdzie coś dla siebie. Okej. Okay. Dobrze, więc dzięki wielkie. Będą też na pewno, no myślę, że też przygotuję parę książek do wygrania. Dzięki Łukasz wielkie za ten webinar, za prezentację, za tą aplikację. Ona też będzie dostępna, też ją dostaniecie w materiałach do tego webinaru. Więc będziecie mogli sobie prześledzić cały webinar jeszcze raz, zobaczyć nas, jak sobie gadamy i rozmawiamy i potem hakujemy i zrobić to samo u siebie na komputerach. Ja wchodzę jakiegoś alkoholika w tych komentarzach. Łukasz pił w pierwszych 2 minutach, no to wtedy wszystkie komentarze brzmią co najmniej dwuznacznie. Tak. Swoją drogą, no, to też fajnie, pomaga prezentować, tak, jak się pije w trakcie. Stres znika. Znaczy, ja tutaj tylko... pokażę, co tam się kręci nad moją głową. O lampki. Tak. No, w każdym razie wracając do twojej pytania, dzięki za zaproszenie. Naprawdę fajnie było być tu i przedstawić coś fajnego. Mam nadzieję, że się naszym widzom spodobało i przyda. Super. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.